Chodźmy do środka zobaczyć, co tam jest ciekawe. Mamy DeLorina. Mamy prawdziwego DeLorina z Back to the Future. Proszę, widzieliście coś takiego? Wszystkie zegary w środku są takie, jak powinny być. Prędkościomierz, ile to trzeba było? 88 mil na godzinę przekroczyć. I tutaj cała aparatura do tworzenia energii atomowej, czy na co on tam chodzi. Przeczytamy, a tu ściepa na odrestaurowanie. Michael Fox Foundation. A na fundację nie, to jest ściepa na fundację lecząca Parkinsona, myślę. Is this the original movie car or is it recreation? It's the movie accurate replica. Replika, ale odwzorowanie dokładne tego, który był w filmie. Także to nie tego widzieliśmy w filmie, no ale wszystko ma zrobione tak samo jak ten filmowy. Natomiast tutaj mamy, co my tutaj mamy? No DeLorina limuzynę. DeLorean rozciągnięta limuzyna. Ciekawy pomysł. Wyjątkowo głupi. No ten nie ma nawet siedzeń. Nie ma tam jakieś siedzenia tyłem do przodu. Jeden fotel tam tyłem do przodu, tu drugi tyłem do przodu. W środku się już nikt nie mieści. Myślę, że to jest projekt jeszcze nieskończony. Widać też trochę na tych zagięciach, że to wszystko ręcznie klepane, no ale... No ale pomysł ciekawy, zrobić limuzynę z DeLorina. A to są chyba ci goście, co tą limuzyną tu przyjechali. No ale ciekawy pojazd. No. A tu jeszcze jeden głupi pomysł. DeLorean SUV z wyciągarką na potężnych kołach. Monster Truck DeLorina. No, ale dlaczego nie w sumie? Wydaje mi się, że trochę więcej sensu ma ten Monster Truck niż rozciągnięta limuzyna DeLorina, no ale też wygląda na to, nie wiem, albo jest tak wyczyszczony ładnie, może jest tak wyświecony ładnie. Bo to z nierdzewnej stali jest, po prostu wypolerowana nierdzewna stal, to nie jest aluminium. Zdaje się, wcześniej coś mówiłem o aluminium. To się wytnie w takim razie, bo to przecież jest auto robione z nierdzewnej stali, a nie z aluminium. A tutaj ciężarówka GMC z 48 roku. Race car hauler, samochód, który ciągnie wyścigówy. Też pięknie odrestaurowany. Takie fajne schodki ma do środka. To były duże ciężarówki w tamtych latach. To były jakieś większe na pewno, ale... A tutaj, skoro ciągnie ciężarówki wyścigowe auta, to tu mamy też wyścigowe auto. To jest z lat 60. To Oldsmobile 88, Oldsmobile 88, też auta produkowane były przez wiele lat, znaczy zmieniały się modele, tylko ta nazwa Oldsmobile 88 był popularny przez lata. Ci jako ten ma dziurę w masce, żeby silnik pokazać bez otwierania maski. Nie wiem, który to jest rok, bo tabliczka informacyjna z drugiej strony, ale to gdzieś będą właśnie lata. Późne 40, wczesne 50.
Więc chodźmy z drugiej strony zobaczyć, co to jest. 52. 52 odcinek. Prosiliście, żebym się zatrzymał przy tablicy, bo sobie możecie wtedy potrzymać. Poczytać, chciałem powiedzieć. 160 koni miał silnik V8, 5 litrów. Jeff Gordon jest właścicielem tego auta. Znany kierowca wyścigowy tu w zawodach NASCAR. A tu Dodge Ram SRT10, czyli Ram z silnikiem Vipera. 500 koni. Poniżej 5 sekund, no 5 sekund setka. 150, 240 km na godzinę prędkość maksymalna. A tutaj sam Viper we własnej osobie, Viper GTS z 96 roku, 400 koni. Teraz jak się pali, to było takie zdumiewające w 96 roku, jak mocne te samochody były. A teraz się patrzy na takie auto 400 koni. 400 koni? Co to jest 400 koni? Dzisiaj to byle co ma 400 koni, a Viper był takim autem, no, wyjątkowym w tamtych czasach. Shelby Charger GLHS. To, no, pan Karol Shelby z Chryslerem stworzył parę dziwnych samochodów, to jest jeden z nich. 2200 czterocylindrowy turbo, 175 koni. Setka 7 sekund z groszami. No ale w porównaniu do samochodów, które nie miały napisu Shelby, to był zdecydowanie dużo szybszy. Natomiast tutaj mamy Dodge'a Challengera, czyli auto Kowalskiego ze znikającego punktu. Oczywiście mówiłem wam wielokrotnie o tym, ale powiem jeszcze raz, że jak ktoś nie widział znikającego punktu oryginalnego z 71 roku, to zachęcam serdecznie. To jest film, który jest odpowiedzialny za to, że ja jestem w Ameryce. Widziałem go 8 razy w kinie w Polsce i zakochałem się w Ameryce po tamtym filmie. 300 koni. Oryginalnie $3700 kosztował w 71 roku. No ale to były inne dolary. Dodge Charger Daytona. To skrzydło z tyłu jest oryginalne, bo oni musieli, znaczy przynajmniej na Plymouthach było takie skrzydło. Nie pierwszy raz widzę na Dodge'u takie skrzydło. Ale to był właśnie regulacja w zawodach NASCAR. W zawodach NASCAR samochody startowały no, takie, jakie jeździły po ulicach w tamtych czasach, więc dlatego właśnie, jeżeli się zrobiło dla wyścigów, się zrobiło takie skrzydło i z przodu widzicie, że ma też dołączony taki element z przodu opływowy, żeby miał mniejsze opory powietrza, to i reflektory klapką zamykane, to trzeba było sprzedać ileś cywilnych samochodów w takiej wersji, żeby uzyskać homologację. No i one dzisiaj są najbardziej poszukiwanymi autami z tamtych lat. A tutaj General Lee Charger. Był taki serial Dukes of Duke Hazard. O przemytnikach alkoholu, o bimbrownikach tu gdzieś z Hazard County w Georgii, w naszych tu okolicach na południu. I oni jeździli takim samochodem, goniąc się z policją w każdym odcinku oczywiście. Głupia komedia, ale po latach stała się kultowa, no a to jest pewnie reprodukcja tego samochodu. Nie sądzę, że był oryginalny, bo dość dużo takich samochodów widziałem już w Ameryce. No ale tu podaję, że kilka różnych firm przygotowało samochody dla tego serialu, więc nie wszystkie wyglądały tak samo, więc jest trudno powiedzieć, który jest dokładnie taki jak
powinien być, no ale to jest jedna z tych replik z samochodu z tego serii. A my idąc tamtą stroną przegapiliśmy tą stronę. Tutaj mamy Kyle and Kurt Busch, 33 Ford. To są też kierowcy Formuły 1, nie Formuły 1, zawodów NASCAR oczywiście. Znani tutaj, to jest ich samochód osobisty, prywatny, z 33 roku Ford Coupe. No i tutaj Chevy Bel Air kolejny, ten jest 55. Sądząc po braku skrzydeł, 55, nie wiemy do kogo należy, bo tą informację przeczytamy z tyłu. A tutaj van taki jak Mr. T takim jeździł, zdaje się. Nie wiem, czy Mr. T jest znany w Polsce. Brad Keselowski, a nasz człowiek z NASCAR, jedyny Polak, jaki w NASCAR startuje. No, Brad Keselowski był wielkim fanem A-Team, programu telewizyjnego A-Team. I... A, gdzieś mi padła bateria, jak to nagrywałem, no ale Brad mówi, że zawsze chciał vana i postanowił, ponieważ był wielkim fanem tego programu A-Team, A-Team i Mr. T, więc zbudował sobie replikę takiego pojazdu. Dał spoiler na dachu i mówi, że jeździ nim nawet jak jedzie na wyścigi, a wyścigi są niedaleko miejsca zamieszkania, gdzieś tutaj w północnej Karolinie czy w Virginii, to jedzie tym samochodem osobiście. Wiecie, że auto jest zarejestrowane w północnej Karolinie. NASCAR Stars Cars, czyli wszystkie te samochody, jakie tu mamy, to są samochody, które należą do gwiazd wyścigów NASCAR. Ten, no to nie wiemy, bo z drugiej strony mamy nalepkę, ale Bush Brothers Special pisze, więc może bracia Bush też są właścicielem tego auta. Korwetka. Tą korwetę widzieliśmy niedawno. Ktoś mnie prosił o tą korwetę, a ja, jak była w Matthews wystawa, no to wtedy nie popisałem się, nie mówiąc nic na ten temat, ale tutaj jest Dale Earnhardt Jr. To są nazwiska, które ja znam. Korweta, która w Rolex 24 startowała, ale tu pisze replika, czyli to chyba nie jest ten samochód, który startował, tylko auto zrobione, żeby wyglądało jak auto, które... ...2001 rok Chevrolet. Zajęła drugie miejsce w klasie GTS i czwarte w klasyfikacji generalnej w tamtym wyścigu. To znaczy takie auto jak to, a to jest właśnie replika tej korwety. To jest C5 korweta, żebym nie pomylił. C6 już miała światła bez klapek, to była, miała światła z klapkami jeszcze. Poprawią mnie fachowcy, jaki, który model był 2001. Tutaj kolejny Rad Road, nie wiadomo czy. Przeczytamy to z drugiej strony. Albo w ogóle przeczytamy coś, co wiemy na ten temat. A tu stary trok UPS-u. Aha, tu stare użytkowe pojazdy może są. David Regan z 38 Ford UPS. Package car. No proszę, chcę chłopisko, jak ludzie, kto bogatemu zabroni? No chciał mieć chłop ciężarówkę UPS-u, to sobie zbudował, odbudował vena UPS-owskiego przedwojennego. Zobaczmy na drugą stronę, co tutaj mamy. Tutaj mamy produkt Chryslera, Dodge Coronet RT Road and Track. Kabriolet z 67 roku. A tu Dodge Power Wagon. Takie Dodge w Polsce się jeszcze spotykało, jak ja byłem w Polsce. Głównie w ochotniczych remizach Straży Pożarnej, bo to były po amerykańskie powojenne Dodge Power Wagon.
były w Polsce, aczkolwiek ten jest powojenny już z 52 roku. Heavy Duty. 3/4 tony. 94 konie.